has been a very big success, this program. The Polish side has operated these projects in a fantastic way. We have no problems in Poland with corruption, no problems with the delays. They are doing things on time, on budget. So I think the result of this is that our two countries, our two people will come even closer together. And we have a very good basis, but this creates so many people-to-people contacts, and these are lasting items in our bilateral relations. So I think we have a very good starting point, but it will only make us coming closer and closer together. Wyjątek stanowią projekty finansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym, z których ostatnie zakończą się w kwietniu 2018 roku. Fundusze norweskie są ważne dla naszej gospodarki, natomiast są znacząco mniejsze niż te fundusze, które płyną ze strony Unii Europejskiej w ramach polityki spójności. Przypomnę, że w ramach polityki spójności mamy 77 miliardów euro plus jeszcze 4 miliardy z instrumentu łącząc Europę. Natomiast tutaj z funduszy norweskich również na dobrych parę lat mamy niecały 1 miliard, więc ta różnica wartościowa jest duża. Ale z drugiej strony fundusze norweskie są bardzo atrakcyjne dla beneficjentów, bo mają stosunkowo prosty system implementacji, znacznie bardziej elastyczne sposoby realizacji tych projektów. W związku z tym się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów, a wśród nich mamy i samorządy, i firmy, i organizacje pozarządowe. Zmniejszyć zużycie zasobów, zwiększyć oszczędność energii, zminimalizować wytwarzanie odpadów. I would say it was not more difficult than we expected. There are always a lot of things to clear when you have such extensive agreements that we have entered into now. And there you must expect that there might be some slight differences in the negotiating process. But what is important is the end product, and we have now an agreement that both parties can be proud of and satisfied with. Polska będzie największym beneficjentem funduszy norweskich w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2021, bo ponad 800 milionów euro spłynie do naszego kraju. Zakres wsparcia zasadniczo się nie zmieni w porównaniu do poprzedniej perspektywy. Środków będzie więcej. Może większy akcent będziemy stawiali na wspieranie innowacyjności, aniżeli to było do tej pory. Udało nam się uzyskać porozumienie z rządem norweskim co do sposobu wykorzystania tych środków, jak również co do wsparcia kolejnych obszarów. Również uzyskaliśmy porozumienie, jak będziemy wspierali społeczeństwo obywatelskie. To jest jeden z ważniejszych obszarów wsparcia w ramach i tej kończącej się perspektywy, i tej nowej perspektywy finansowej. First of all, I would say that we are more alike than people believe. But when that is said, of course there are cultural differences, different historical traditions, so we should respect those. But when that is said, there are also some universal values to which both Norway and Norway support, and those values has been fully respected in these negotiations. Musieliśmy dogadać jakiś proces wyboru, więc po pierwsze operatorzy, bo będzie dwóch operatorów, regionalny i krajowy. Tych dwóch operatorów będzie wybierane przez wspólną komisję, gdzie nasze głosy będą takie same. I generalnie zakładamy, że uzyskamy konsensus w pierwszej rundzie. Ale na wszelki wypadek, jeżeli by się nie udało nam dogadać, założyliśmy, że jest możliwość powtórka. A gdyby ona nie doszła do porozumienia, czego oczywiście raczej nie zakładamy, ale mamy rozwiązanie na taką sytuację, to faktycznie wtedy ta ostateczna decyzja będzie leżała po stronie norweskiej. Ale jeszcze raz powtarzam, mamy dobrą wolę z obu stron, żeby ten wybór tych operatorów dokonał się za pierwszym razem w pierwszej rundzie. Więc będziemy wybierali wspólnie, będziemy mieli dwóch operatorów niezależnych od jakichkolwiek innych sił politycznych, partyjnych i dwóch operatorów niezależnych od siebie na poziomie regionalnym, na poziomie krajowym. We had a huge success with the
program they are now just about to finalize, and they provide a very good basis for the next 7 years with a new program. So I think it will also be a success like the last one.